Rozwój gospodarczy, na jaki mieszkańcy nie tylko miasta, ale i całej Suwalszczyzny czekali latami, pozwolił się już odczuć. Bardzo istotny spadek bezrobocia, nowe firmy, ogromne inwestycje – to wszystko buduje siłę subregionu. Ostatnie doniesienia o wsparciu budżetu inwestycyjnego przez rząd są również o tyle dobrą informacją, że otworzą drogę do dalszego pobudzenia gospodarki w Suwałkach. Około 50 milionów złotych przełoży się na budowę niezbędnej dla działających tu firm infrastruktury, poprawiającej warunki funkcjonowania na rynku, ale też da szansę na pozyskanie zupełnie nowych inwestorów. Obszar, który zostanie objęty inwestycją miejską, to 50 hektarów. O planowanej, odrębnej inwestycji poinformował również prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec. Obszar pana prezydenta to jest ponad 50 hektarów. Ja wspomniałem na konferencji w Białymstoku 130, ponieważ my jako strefa, spółka, też planujemy uzbroić teren 80 hektarów. I ta inwestycja pięknie współpracuje z tą naszą, ponieważ przedłużymy tylko sieci i mamy dostęp do kolejnych 80 hektarów. To pierwsza rzecz. Druga, to nie miały być grunty leżące gdzieś w takim obszarze, który rzeczywiście nie stanowi jakby przyszłego potencjalnego obszaru, który będzie leżał w zainteresowaniu przedsiębiorców. Tutaj w Suwałkach jest to obszar, który już częściowo jest przez strefę zagospodarowany. Tam mamy nasze firmy, które na pewno Państwo znacie. Tam jest i Padman, jest tam Rekman, jest tam Malow, ale pozostała część obszaru jest właśnie niezagospodarowana i może być, tak jak pan prezydent wspomniał, szybko zagospodarowana. To był też istotny warunek. Zmiana zasad uzyskiwania wsparcia przez inwestorów znacząco zmieniła trend panujący od kilku lat w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wciąż jednak są chętni. Z perspektywy szarego obywatela muszą się jednak wykazać bardzo zasobnym budżetem inwestycyjnym. Niska stopa bezrobocia śrubuje w Suwałkach warunki uzyskania wsparcia do dziesiątków milionów złotych, ale już w sąsiednim Augustowie wcale nie trzeba wyłożyć dziesiątków milionów złotych, by móc uzyskać decyzję o wsparciu. Tu wystarczy w przypadku mikroprzedsiębiorcy zaledwie 200 tysięcy złotych. W Suwałkach musiałby zainwestować aż 8 razy tyle. Nie sztuką jest uzbroić teren, czy utworzyć podstrefę kiedyś, a sztuką jest ją zagospodarować. I te tereny tutaj uzbrojone w Suwałkach sądzę, że zostaną w miarę szybko zagospodarowane. Jak podał Leszek Dec. My ogłosiliśmy ostatni przetarg na grunty w podstrefie Suwałki na działkę o powierzchni tylko 1,2 hektara. To jest ostatnia działka, którą sprzedajemy, stąd dla nas istotne właśnie to, że Suwałki otrzymały to wsparcie. Wsparcie z programu inwestycji strategicznych uzyskał również ŁK. To nieco ponad 28 milionów złotych.